Zaczęła nieźle. Teraz może już być, kurczę, tylko dobrze. Świetnie śpiewa. To mogliby się już obrócić. Żeby się w ogóle trochę miał, ha? And now you got that feeling, you say that you're meaning, but for me, I just don't know. Hey, I can't see it, I don't feel it, I need to dig a little deeper. I can't say it, I won't say it back, I need to dig a little deeper. Hey, oh, yeah. For you, for you, a little deeper. Hey, hey, hey. Marek, 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 dawaj, dawaj. Dobrze, trzeba było się odwracać. Jasne, tak. Jak masz na imię, kochanie? Izabel. Izabel. Ja jeszcze muszę powiedzieć jedną rzecz. To nie jest ważne, kogo wybierzesz, bo jeszcze później jest takie coś, nie wiem, czy się orientujesz, jak kradzieże, style. I ja zrobię wszystko, żebyś trafiła do nas. Więc wybierz sobie teraz Justynkę, Mareczka. Kochany, a później gotuj śpiewała, kilka to szampanów, zanim porwiesz naszą Izabel. A, czyli kogo wybierze, nieważne, chłopaki będą kraść. Pochodzisz z Polski? Urodziłam się w Kongo, ale jestem pół Polką, pół Kongijką. Skończyłam studia w Polsce. Także. Jakie studia? Jakie? Na Akademii Muzycznej w Katowicach. To ta akademia, na którą ja się nie dostałam. No proszę, jeszcze wyjdzie na to, że Izabel będzie uczyć Justynę. Teraz pewnie żałują. Widać, taka droga mi pisana, siedzenie na fotelu. Kochana, naprawdę dałaś takiego czadu. I cały czas się zastanawiałam, bo falstartem było to, że na początku było nieczysto. Ale potem w drugiej połowie takiego dałaś czadu. Ja mówię, no to jest fantastyczny głos, szkoda byłoby go zmarnować. Więc się odwróciłam i z przyjemnością gościłabym cię w swojej drużynie. Myślicie, że bliżej do Justyny jej jednak? No poza tym to ta akademia, w Katowicach. Słuchaj, zapraszam cię do siebie. To ja pilnowałem, żeby ktoś się odwrócił, bo oni to by się w życiu nie odwrócili. Justyna została zmuszona przeze mnie. Prawie, że ją hipnotyzowałem, żeby uderzyła w tą wiersz. Wyobraź sobie, Marek, że XXI wiek kobiety myślą same, są niezależne, konkretne, wykształcone. Bla, 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 bla. Dodałabym, Justynko, że kobiety są bardziej zorganizowane. Tak jest. Zgadza się. Więc ja jestem mężczyzną i dlatego dbam cały czas o to, żeby kobiety dalej tak się czuły. Bardzo ci dziękuję. Powiedz mi, czy mówisz jeszcze językiem na przykład swoich ojców? Nie władam językami afrykańskimi, nie. Żadnymi? Nie. O, szkoda. Ale mogę się nauczyć. Tak? No to chodź do mnie. Bo ja właśnie będę się upierał, żeby zaśpiewała po swojemu totalnie, ale ty jeszcze nie wiesz, że to jest po twojemu i zobacz, jak odkryjesz, jakie to są wspaniałe możliwości dla ciebie. No. Że angielski właściwie cię trzyma w kajdanach. Naprawdę. Ale widzę, że Marek grubo stara się, walczy. Robi co może. U mnie będzie pięknie. Same niespodzianki, przygody muzyczne, artystyczne przygody. To jest coś, co może być najciekawsze. Wyobrażacie sobie Marka Pikarczyka na randce? Czy ty w ogóle przestałeś mówić? Przepraszam. To ładne. To ładne.
Izabel, do kogo chcesz trafić? Nie mam żadnej wątpliwości, że mógłby mnie pan tylko wzbogacić muzycznie, ale niech zaważy Solidarność Damska i wybieram panią.